wieczór. Witamy Was serdecznie. Zapraszamy do Alter News w studio Rafał Śliwiński, Wojtek Drewniak, Janusz Zaburski. Te kilkanaście minut spędźmy razem, przeglądając różne materiały na różnych stronach internetowych. Zaczniemy od tego, co w sumie jest takim może cudzysłowie drobiazgiem, ale mającym duże konsekwencje polityczne. Wspominaliśmy o tym nieszczęsnym wystąpieniu szefa MSZ polskiego, pana Schetyny, w jednym z wywiadów, odnosząc się do problemu związanego z tym, że na ważną rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau zaproszeni są różni przywódcy ze świata, głównie tej koalicji antyhitlerowskiej, natomiast pan Putin nie będzie. I wtedy właśnie, przypominam, minister Schetyna powiedział, że tak naprawdę to wtedy w tym kierunku szli żołnierze głównie ukraińscy w ramach armii oczywiście radzieckiej. To niesamowicie jednak rozpaliło emocje polityczne, jeśli chodzi o Rosję. Czytamy między innymi na wolnych mediach właśnie, jak ostro jest to komentowane. Najostrzej w tej kwestii odniósł się do tego, co powiedział nasz minister. Odbył się minister właśnie Rosji spraw zagranicznych, dyplomacji, szef Siergiej Ławrow, stwierdzając, że słowa polskiego ministra są bluźniercze i cyniczne. No, więc też, ale zwracam uwagę na to, w jaki sposób my w Polsce, jeśli chodzi o polityków, jakiego języka używamy. Natomiast tam wobec takiego kraju jak Polska zawsze można dosyć mocnych słów, bluźniercze i cyniczne. No czekam na jakąś taką sytuację, kiedy będzie można powiedzieć w Polsce o jakimś polityku znaczącym, oficjalnym oczywiście państwowym Rosji, że robi rzeczy bluźniercze i cyniczne. Myślę, że jesteśmy w dużo takiej sytuacji bardziej podległej, jeśli chodzi o język polityczny, jaki używamy. Ta sugestia pewna, że prawda, Ukraińcy wtedy przekraczali, tutaj wyzwalali część jako żołnierze oczywiście terenów polskich, no nie była jakimś, powiedzmy, inwektywą, była pewnym stwierdzeniem nie lub bardziej adekwatnym historycznie do tego, co się działo. Mamy też wystąpienie, jeśli chodzi o nadzwyczajnego pełnomocnego ambasadora Rosji w Polsce, Siergieja Andriejewa, który mówi tak: media nigdy wcześniej nie cieszyły się tak ogromnym wpływem na świecie, dlatego odpowiedzialność prasy również musi być większa. No i tu chodzi oczywiście o stwarzanie, to jest problem, oczywiście Rosja uważa, że w zachodnich mediach, w tym polskich, stwarza się mit, powiedzmy, zagrożenia ze strony Rosji. I teraz my mamy cały czas świadomość w kręgu NTV o tym wielkim konflikcie między światem Zachodu i Rosji i o tych, że tak powiem, ciemnej stronie Zachodu w postaci ukrytych kręgów władzy, całego tego konceptu, nowy porządek świata, a jednocześnie mamy to imperium, które się niby temu przeciwstawia, ale samo też jest groźne. I co niby nie powiedzieć, teraz wziąłem to za wirtualną Polską, tak, ale za RMFM de facto, też pan Koziej Stanisław, który w tej chwili BBN, że tak powiem, króluje, generał Stanisław Koziej, wprost stwierdza, że Rosja, będąc w narożniku, może zaatakować Polskę. W kontrwywiadzie właśnie powiedział to szef BBN-u. To jest ciekawe, że do tego stopnia jednak w głowach ludzi na tych wysokich szczeblach jednak dopuszcza się tego typu wypowiedzi. To znaczy, że taka sytuacja jest możliwa. Jest możliwa. Sytuacja, zwracam uwagę na to, ponieważ wielu ludzi w Polsce uważa, że nam ze strony Rosji nic nie grozi. Rosja stwierdza, że my stwarzamy tylko taką panikę. Natomiast fakt, że weszła na Krym, pomijając jakie im, tak powiem, przyświecają intencje i czego bronią, jest też obecna bezpośrednio tam w tym rejonie Doniecka, Ługańska w postaci swoich żołnierzy, nie ma problemu, żeby weszli do Warszawy w ciągu krótkiego czasu. Jest kwestia oczywiście, czy jest możliwa w tej przyszłej, niestety, no mówmy wprost, wojnie, kwestia użycia broni atomowej. Sam pan Koziej stwierdza, że to jest raczej element do manipulacji, do odstraszania, że tak powiem, głównie NATO, jeśli chodzi o mówienie o tym, że my mamy broń jądrową i cały czas tutaj się, że tak powiem, w gotowości jesteśmy. Ja cały czas uważam, że kiedy się przyglądamy historii Polski, to nie możemy uznać, że nam po prostu nic nie grozi. Z Forsal z kolei jest wzięty taki artykuł
dotyczący... Nie, przyjdzie ta idiotka, no może coś powiedzieć, co to jest mówione. Otwarta wojna coraz bliżej, to nie będzie łatwy marsz Putina na Ukrainie. Ta idiotka w ogóle nie wyczuwa sytuacji. Tak, tak. Sam ten, słuchajcie, to co rzeczywiście wygląda tak, przyzwyczailiśmy się już mówić o tym, jakby to by nigdy, nigdy nic. Także tak się toczy wojna, to jest jasne. To, że uczestniczą regularne oddziały rosyjskie, to też chyba jest bez wątpliwości. To, że Zachód dozbraja Ukrainę, to też jest oczywiste, głównie przez Stany Zjednoczone, chociaż mało o tym wiemy, bo tutaj nasi jak jeden robią wszystko, żeby się o tym jak najmniej dowiedzieć. Natomiast teraz porównuje się w tym materiale pewne możliwości wojskowe obu stron. Wszystkim się wydaje, że Ukraina to bardzo słaba jakby armia w porównaniu z Rosją, ale z drugiej strony, no, kiedy doszło do rozpadu Związku Radzieckiego, odliczyła ona, mówię o Ukrainie, pod względem liczebności, no, taką ilość żołnierzy i sprzętu, że po prostu była to pod względem liczebności Ukraina czwarta, pod względem liczebności armia na świecie. To brzmi, przynajmniej wydaje mi się, że to może być w Europie, bo na świecie to mamy jeszcze dużo większe armie. Piszą w tym materiale, że czasami jednostki ukraińskie były kiedyś lepiej wyposażone niż rosyjskie, przynajmniej niektóre. No wiadomo, że Kijów zrzekł się wtedy broni jądrowej, która już była tam stacjonowana na terenie Ukrainy, za co? Za pełną deklarację integralności i naruszalności terytorialnej. Pamiętajcie, że to jest problem. Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Chiny gwarantowały tą nienaruszalność w zamian za to, że Ukraina po rozpadzie Związku Radzieckiego odda broń jądrową Moskwie. I to zrobiła. Natomiast, no, co by nie powiedzieć, jakbyśmy nie mieli sympatii polityczne, czy prorosyjskie, czy prowaszyngtońskie, czy probrukselskie, to tak czy inaczej doszło do tego, że ta integralność terytorialna Ukrainy została całkowicie naruszona. I to, że dali tą broń jądrową, to po prostu pod takim jakby tutaj, no, gwarancją, że będziecie bezpieczni, to w ogóle się okazało, to w polityce bywa tylko i wyłącznie czymś na papierze. Kiedy wracamy do kwestii rosyjskiego wojska, to zwraca się uwagę w tym materiale, że jest to ciągle armia mobilizacyjna, że ma wiele słabości. Te słabości wyszły w ogóle w wojnie czeczeńskiej, że przeprowadzenie o mobilizacji często ze względów politycznych nie jest takie łatwe. I że taka otwarta wojna, którą miałaby toczyć Moskwa na terenie, powiedzmy, Ukrainy, na pewno nie będzie łatwa dla niej. No a skoro my z kolei mówimy o tym, jak powiedział generał Koziej, że Rosja może uderzyć na Polskę, no niedawno mówiliśmy o tym Bałtyce, że może zajmować się Bałtykę Rosja w ciągu kilku dni, a to jak on mówił ten Brzeziński słynny, prawda, doradca Cartera w dawnych czasach, prezydenta Cartera w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj trudno sobie właściwie wyobrazić zdanie. Z jednej strony mamy słabości niby tej armii, a z drugiej strony mówimy, że ona jest w stanie w ciągu dwóch, trzech dni, nie wiem, dojść do Warszawy, w ciągu dwóch dni zająć Prybałtykę. Sprawa oczywiście nie jest jasna. Wydaje się, że Rosjanie są sprawną armią. I trzeba mieć tego świadomość. To swoistym kompletnym kuriozum w tym przypadku, kiedy rozmawiamy o tych relacjach rosyjskich, Rosja, Polska, Zachód, to jest materiał z portalu niewygodne.info.pl. Rzeczywiście, gdyby to potwierdzić, to byłaby niezły kwiatek, przepraszam za taką potoczną tutaj mowę. Szokująca ekspertyza BBN-u z 2012 roku. W której to ekspertyzie zrobionej przez ludzi, przypomnę, rzeczywiście Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i krąg prezydenta Komorowskiego od dawna, myślę, że nie bez racji, oskarżany jest o to, że ma tam głębokie wpływy, bardzo silna grupa oficerów, agentów wojskowych służb informacyjnych, a przez to oczywiście głęboko powiązanych z agenturą postsowiecką, dzisiaj rosyjską. I dlatego też w tym kręgu mógł powstać taki raport, taki materiał, który by sugerował, że tak naprawdę to Rosja stwarza nam większe gwarancje bezpieczeństwa niż NATO i że należałoby w tym kierunku właśnie pójść. Przypominane są fakty, nie tylko, bo to, słuchajcie, wszystko można napisać, można każdą strategię danego kraju jakoś tam opowiedzieć, natomiast faktem jest, że ten dokument tutaj jest wymieniany z tytułu, to jest tak zwana ekspertyza, nosi tu na tytuł Budowa zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego Polski i właśnie ci autorzy tego opracowania, to było robione w latach 2004-2007, kiedy analizowano tą politykę i też nie bez racji z kolei mówiono o klientyzmie wobec Stanów Zjednoczonych, bo te wpływy Rosji i Stanów Zjednoczonych w Polsce krzyżują się cały czas
i co będziemy się oszukiwać, Ameryka traktowała nas jako naprawdę kopca do bicia. Przypomnijcie sobie więzienia CIA, wysłali nas do Afganistanu, prawda, wojna w Iraku, wszędzie tam, gdzie braliśmy udział na rzecz imperium amerykańskiego. Po prostu to była rzecz, po pierwsze, niezgodna z naszym interesem narodowym, niezgodna z naszą tradycją. Do tego wydawaliśmy własne pieniądze i, można powiedzieć, ograniczyliśmy też zdolność obronną Polski, bo ludzie wyjeżdżający na ekspedycje karne gdzieś tam do innych krajów, bynajmniej kiedy nam się później do obrony Polski nie przydadzą, a mnóstwo pieniędzy na to poszło. I wszyscy dobrze wiemy, jak ten klientyzm, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, poskutkował. Nawet w tym raporcie, który tutaj pokazujemy, obniżenie naszego prestiżu narodowego, rzeczywiście to jest fan. Teraz mamy do czynienia z bardzo paradoksalną sytuacją. Z jednej strony czytamy w tym dokumencie, ekspertyzie, że rola NATO powinna być drugorzędna ze względu na to, że jest to, powiedzmy, w świadomości Rosjan. NATO traktowane jest jako blok zagrażający Związkowi Radzieckiemu wcześniej, teraz Rosji. I Polska musi traktować to państwo, Rosję, nie jako przeciwnika, lecz istotnego gwaranta bezpieczeństwa europejskiego, w tym naszego bezpieczeństwa. Więc zauważcie, jak na tych szczytach władzy ścierają się te, że tak powiem, prorosyjskie i proamerykańskie grupy i ekspertyzy powstają. Rzeczywiście na tle tego wykorzystania Polaków i Polski bez, że tak powiem, żadnych istotnych korzyści, jakie moglibyśmy odnieść w wyniku tego, jak żeśmy się wykazali wobec Amerykanów tak zwaną lojalnością, to było przy okazji, no to skoro nie Amerykanie u nas wykorzystują, no to może Rosjanie są naszym gwarantem. No i druga grupa, wydaje mi się, zwrócona z agenturą, prawda, rosyjską, no pisze raport, który mówi, no teraz nie Rosjanie nam bardziej gwarantują, bo tamci nas wykorzystują, no. Jeśli chodzi o to, jak to Rosja jest świetnym krajem bezpieczeństwa, oczywiście przez kilkadziesiąt lat mieliśmy Polskę po wojnie II światowej bez jakiegoś konfliktu zbrojnego. Okupanci mieli swoje, że tak powiem, chcecie wrócić do czasów komuny, do czasów obecności armii, prawda, rosyjskiej na terenie Polski, no to już potem gratuluję. Polska jest tragiczne położenie geopolityczne, bo sami widzicie po tych raportach i po tej polityce to, co się dzieje w BBN. Ten sam Koziej dzisiaj mówi, prawda, że Rosja może nas uderzyć, a nie wiem, czy czasami wtedy mniej lub bardziej nie brał udziału w opracowaniu tego raportu, prawda, że postawmy na Rosję. No, to jest po prostu, doczytajcie do końca, oczywiście tutaj nie ma czasu w autobusie, by to tak, wszystko tak kabaretowo zdanie po zdaniu, ale zdajecie sobie sprawę, jakie to jest znaczenie takiego. Rosja jest druk, eta nasz, Polska jesteśmy, druk. Czy to państwo ma w ogóle suwerenną władzę? No to wy nie znajecie? Sobie, jednym albo drugim, no i tym drugim po prostu już się ostatnio dawnym, dawno. Już powstają raporty, żeby się lepiej wysunąć. Eta było. Robimy to zresztą praktycznie, to ktoś to obserwuje politykę energetyczną, mówiliśmy ostatnio o sprawie choćby tego całego portu, Gazportu w Świnoujściu, widzimy, jak skutecznie powiedzmy Rosjanie blokują jedno z najbardziej ważnych dla nas energetycznie przedsięwzięć inwestycyjnych i to może się dziać wszystko w tym kraju. W zasadzie każdy kraj potrafi dużo, bardzo dużo. Ale przy okazji teraz pojedziemy sobie po drugim mocarstwie, bo tak z lewa na prawa sobie skaczemy. No Alex Jones, jest taki materiał, który rzeczywiście wymaga troszkę poświęcenia większej ilości czasu, bo w 26 punktów za Global Research, za zachodnimi źródłami niezależnymi podaje się konkretne fakty, w jakim zakresie amerykańska tutaj armia, czy amerykańska, że tak powiem, raczej sieć wywiadowcza, powiązana zresztą z wywiadami innych krajów, głównie Wielkiej Brytanii, ale też Izraela, tak naprawdę generuje, w jaki sposób wspiera, w jaki sposób tworzy te organizacje terrorystyczne. W punkcie pierwszym przypomina się stworzenie Al-Kaidy. Teraz poświęca się czas w tej analizie, w jakim zakresie CIA, prawda, tworząc w Afganistanie konkretne obozy szkoleniowe w latach 82-92 wykształciło, przepraszam, przeszkoliło 35 tysięcy dżihadistów 43 państw islamskich, które potem miały brać udział właśnie w dżihadzie w Afganistanie. Więc to samo dotyczy tego ISIS, tego całego państwa, które w tej chwili na terenie Iraku stworzyło jakąś konkretną enklawę. Kalifat stosujący okrutne zbrodnie, cały czas ISIS działający na terenie Syrii i walczący z Asadem, to jest z prezydentem Basharem Asadem, rządem legalnym w Syrii, to jest zasilane po prostu przez struktury właśnie zachodnie, głównie po to, by obalić Asada. No oczywiście jest to kwestia też pewnych różnych planów strategicznych związanych z walką z Iranem i Iran-Syria to dla powiedzmy Zachodu, dla Izraela przede wszystkim podporządkowanie sobie Syrii, to jest otworzenie otwartej drogi do tego, by ostatecznie rozprawić się z Iranem. Tego polityczne interesy są
bezwzględne. Kwestia jeszcze jest oczywiście z takich rzeczy jak tutaj o Turcji mowa, mamy Zaporzyn Planet, kolejna rzecz tych namieszania, jeśli chodzi o sprawy związane z ropą naftową, z walką o zasoby. Tutaj mamy to, co się dzieje, to w ogóle, słuchajcie, to jest taki matrix głęboki, że w zasadzie nikt już do końca nie wie, kto tu komu pomaga. W tym materiale, który teraz Zaporzyn Planet możemy sobie przejrzeć, akurat 23 stycznia, tutaj datowany, jest z originalnie.com, jest wskazane na to, że tam w Turcji mamy taką dosyć dużą aferę w tej chwili, chociaż jest ona pozamiatana pod dywan. Wynika z niej, że o czym to było jakby powszechnie wiadomo w kręgach ludzi zajmujących się tą tematyką, że przez Turcję są przemycane duże ilości broni właśnie dla organizacji terrorystycznych na terenie Syrii, walczących, prawda, z rządem Asada. I to tak, NATO oficjalnie tutaj, prawda, no, zwalcza terroryzm, a przez członka NATO Turcję przechodzą transport, tutaj mowa konkretnie o transporcie ciężarówek, został przychwycony przez służby, prawda, tureckie, potem ktoś tam wkroczył, chciał to odbić, w konsekwencji no, premier niby nakazał, żeby te ciężarówki ze sprzętem, prawda, wojskowym gdzieś tam trafiły pod audyt bezpośrednio pakistańskiej, czyli tureckich służb bezpieczeństwa. Gra wewnętrzna w Turcji, w których Istanbul są duże, granica jest bardzo elastyczna. Tych terrorystów islamskich tam też, jak piszą, po Stambule się prawie jawnie kończy mnóstwo. Kraj według mnie wewnętrzny bardzo rozbity jest w ten konflikt. To nie tylko kwestia, że Turcja jest w NATO, tylko że tak naprawdę realizuje swoją własną politykę, albo też jej nie realizuje, ponieważ tak kraj jest podzielony, że tam wiele różnych, nazwijmy to, opcji politycznych, tak w Polsce może, tak powiem, robić co chce. Jedni dzieją na rzecz Izraela, drudzy na rzecz Zachodu, trzeci na rzecz Rosji. Turcja wydaje mi się pod tym względem, no niestety, podobna, tylko że tam to dochodzi do bardzo poważnych rzeczy, czy w Polsce póki co mamy przynajmniej jakiś taki spokój społeczny, zobaczymy go kiedy. I teraz takie dwie, na koniec, lżejsze sprawy. Przechodzimy do spraw polskich. Ciekawy nagle obywatel, materiał dał, można by się z takiej polskiej samorządowej troszeczkę może poszło czy uśmiechnąć, w Żywcu z wielką pętą, z udziałem przedstawicieli władz właśnie samorządowych, władz miejskich, otwarto pierwszą w tym mieście restaurację McDonald's, żeby okazać właśnie wdzięczność inwestorowi, jak czytamy, władze miasta, jak powiedziałem, wysłały tam swoich przedstawicieli. No cóż, się, z jednej strony się jest z czego cieszyć, bo jak wynika tutaj z takiego prostego przeliczenia, w barze tym, barze szybkiej obsługi, około 50 osób znajdzie zatrudnienie. No wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to będą bardzo niskie pensje, bo tam płacą raczej stawki bardzo, bardzo skromne, no ale będzie zalana, że tak powiem, miejscowość Żywiec fast foodowską, prawdzie tą, tym żywnością. Ten mój wujek właśnie, Putin wcale nie zaatakuje, tam nic jest, nie będzie. Jeśli chodzi o jakość, doskonale wiecie, nasz kolega. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać telefonicznie po raz pierwszy po powrocie do Polski ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jurka Ziębę, który zdążył mi tak w ciągu może niecałej godziny troszkę zreferować tą wizytę i po co właśnie ta na to zwrócił uwagę, bo tam oczywiście był głównie wśród Polonii Polskiej i Stanach Zjednoczonych, że skala dewastacji zdrowia u Polaków tam żyjących, w zależności od długości tam przebywania, jest olbrzymia. Już Amerykanów to jest jakby oczywiste. Wszystko to się wiąże z tym trybem, z tym sposobem żywienia, jaki tam dominuje. Mnóstwo różnych schorzeń, brak dostępu do zdrowej żywności, chyba że w takim oczywiście bardzo samodzielnym jakby wymiarze. No cóż, fast foody natomiast tutaj ekspandują na wschód, Polska, inne kraje na wschodzie, krótko mówiąc, a my po prostu naiwnie świętujemy, prawda, że dali nam po chłapie parędziesiąt miejsc pracy za, jak to się mówi, śmieszne pieniądze. Ale żeby tak na koniec bardziej optymistycznie, bo ciągle pokazujemy, jak to zwykli obywatele, zwykli ludzie są przez ten system na wszelkie sposoby męczeni, prawda, dotykani. Natomiast zdarza się czasami, że jakiś obywatel zrobi małego psikusa systemowi i tak też się stało za portalem natemat.pl. Czytamy, bankowcy nie przeczytali umowy, teraz mają problem, klient sam dopisał do umowy bardzo ważne zdanie. To może sprzed paru dni, Wojtek mi podesłał właśnie, ale ja tego wcześniej nie widziałem, więc teraz podaję. No cóż, to akurat sprawa z kręgów dziennikarzy z Gazety Wyborczej, dziennikarzy ekonomicznych na swoim blogu. Samcik, tak tutaj jest jego nick,
przedstawił taki właśnie materiał od czytelnika, że czytelnik pisze do niego, że chciał kiedyś sprawdzić, jak to jest z tymi bankami, wziął sobie, prawda, wystąpił z wnioskiem o kredyt, no i w tym kredycie wnioskowym napisał swoje dane, bank mu odesłał mailem całą tą umowę, żeby on tam popodpisywał, a on tam po prostu, i tu przeczytam ten fragment, przebiegłość klienta polegała na tym, że przed tym złożeniem podpisu na wydrukowanym dokumencie dodał on do jednego z paragrafów w dziale oświadczenia drobny, ale niezmiernie ważny dopisek. Brzmiał on następująco. Bank zobowiązuje się do całkowitego umorzenia kwoty kredytu i należnych odsetek do dnia itd. itd. I ku swojemu zdumieniu klient otrzymał po powrotem już tą zaakceptowaną umowę przez bank w brzmieniu takich jak bank, klient go wysłał, więc nikt z tych ludzi zajmujących się tą umową nie zauważył, że on ten dopisek włożył. No i teraz bank ma problem, bo kwit jest podpisany przez pełnomocne osoby, no i mają mi to umorzyć. Oczywiście skończy to się chyba jakimś kompromisem, no ale sam fakt, że czasami można w drugą stronę odwrócić przepisy prawne i niech banki się rozmęczą, niech nam oddają pieniądze. Tak naprawdę to ten żart mógł być zupełnie poważny. Biorąc pod uwagę ideę systemu lichwiarskiego, który na tej planecie również w Polsce dominuje. A co ten Putin, tak ten mój wujek by tu napadał na tę Polskę biedną? Tych wszystkich lichwiarskich odsetek i wtedy ten kraj by odżył. I myślę, że wszystkie należy na tej planecie. I to jest właśnie ten dobry, optymistyczny na koniec puenta. Dziękuję bardzo. No cześć, cześć. Także się zastanawiam, kto jest większym sojusznikiem w Polsce, czy Rosja, czy USA, nie wiem, czy zauważyłeś. Właśnie. No Polska to już jest zagubiona. Już nie wie teraz. Nie wie, kto jest większym sojusznikiem, czy Rosja, czy, no, czy USA. Tak. Na razie to Unia Europejska, wiesz, dużo daje, tak. Dać. W Warszawie, tak. Dać. Dać. Także widzisz, grozi, tak jak ci kiedyś powiedziałem, no mi się to śniło, atak Rosjan na Warszawę. Mm. I tutaj miałeś, to co ty się ze mnie śmiałeś, to tutaj masz nawet telewizji niezależnej podane, że szykują atak na Warszawę. No, także widzisz. A ty się śmiałeś, ze mnie mówisz, że to diabeł. Tak, śmiał się Wiesław Gomułka. Także Wiesławie Gomułko, nie śmiać się.